Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem życia, żeby zauważyć, że my ludzie jesteśmy mistrzami planowania zmian. Niestety nazbyt często jesteśmy teoretykami w ich wdrażaniu. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, dlaczego warto myśleć o zmianach właśnie teraz i o tym, jak je wdrożyć skutecznie w praktykę codzienności. W kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce, w całości poświęconemu zmianie, więcej. Postanowiłam, że ten odcinek będzie elementem cyklu trzech odcinków, totalnie poświęconemu zmianie, bo zmiany to jest ważny element również silnej marki. I nie wiem, czy wiesz, ale jestem również autorką książki Psychologia Zmiany w życiu i biznesie i ten temat jest bardzo mi bliski, dlatego w tym okresie, w którym właśnie jesteśmy, postanowiłam poświęcić więcej czasu zmianom. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym na początku bardzo serdecznie podziękować kolejnej osobie, która e, zrobiła pewien wysiłek i coś stawiła pozytywny komentarz. Pod filmem na YouTubie, czyli pod odcinkiem podcastu na YouTubie i dziękuję Ilona Bączek za twój komentarz. Ilona napisała: Angelika, jak zwykle bardzo profesjonalna i porządkowana wiedza o LinkedIn. Dla mnie bardzo przydatna. Twój e-book mam już w domu i na spokojnie zgłębiam rozdział po rozdziale. Dzięki. Ilona, to ja bardzo dziękuję. Każdy komentarz dodaje mi skrzydeł i motywacji do tego, żeby działać dalej. Także jeżeli e, chcesz wesprzeć mnie z kolei do tego, żebym dalej e, e, tworzyła e, te odcinki, żeby były one merytoryczne, żebym wiedziała, co jest wam potrzebne, co jest ci potrzebne do tego, żeby rozwijać swoją silną markę, to proszę zostaw komentarz. iTunes w, iTunesie, w Podcast, Google Podcast, czy gdziekolwiek, Spotify, czy gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, proszę zostaw swój komentarz, opinię. Ja każdą z nich czytam, wnikliwie analizuję i na podstawie tego też będę tworzyła kolejne odcinki. To tyle. Tytułem wstępu i podziękowania, właśnie dla Ilony. W dzisiejszym odcinku opowiem o zmianach. O tym, kiedy warto je wprowadzać, jakie są takie kluczowe elementy. Będę mówiła o tym, jakiego typu zmiany warte są tego wysiłku. I przede wszystkim będę mówiła o tym, jakiego typu dziewięć rzeczy warto zastosować u siebie przy wprowadzeniu zmian, żeby stały się one nie tylko planowaniem, ale także praktyką. To co? Zaczynamy. Dzisiejszy odcinek nagrywam w przerwie świątecznej. Właściwie jest drugi dzień świąt i pomyślałam sobie, że temat zmian, znaczy już wcześniej zaplanowałam ten odcinek, ale on ukaże się na początku roku. Pomyślałam sobie, że początek roku jest świetnym momentem do tego, żeby pomyśleć o zmianach. Właściwie całe otoczenie motywuje nas do tego, żeby podjąć się zmian. Koniec roku, przełom roku, święta, czas zatrzymania się. A później nowy rok powodują, że zastanawiamy się nad tym, co nam się udało, co nam się nie udało, co byśmy chcieli zmienić w tej naszej codzienności. I chciałam powiedzieć, że niezależnie, kiedy słuchasz tego podcastu, bo może akurat będziesz go słuchał na wiosnę, latem czy o innej porze, chciałam Ci powiedzieć, że jest kilka takich fajnych momentów w roku, które naturalnie, naturalnie wspierają nas w procesie zmiany. I to nie jest tak, że tylko, że trzeba czekać do Nowego Roku i że trzeba czekać do Sylwestra, żeby postanowić o skutecznej zmianie. Nie, bynajmniej. Raczej chciałabym powiedzieć, że jest kilka takich momentów, które są dobrymi wyzwalaczami zmiany, ale zmianę możesz właściwie wprowadzić teraz. Niezależnie czy jest poniedziałek, początek miesiąca czy środek, możesz zacząć już teraz i ten podcast w tym ci pomoże. Jednak jeżeli chciałbyś, chciałabyś dopalacza, to jest kilka takich momentów w roku, które naturalnie powodują, że my chcemy pomyśleć o zmianach i mamy więcej motywacji do tego, żeby się zmieniać. Początek roku, to już powiedziałam, później wiosna wiosna, kiedy otoczenie budzi się do życia, kiedy my wraz z słońcem nabieramy nowej motywacji, też jest dobrym momentem do tego, żeby podjąć się nowych wyzwań, podjąć się zmiany. A dla mnie również, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie również wrzesień często jest takim małym, nowym rokiem, kiedy przez te wiele lat, kiedy chodziłam do szkoły, do liceum, później na studia, to wrzesień, październik, kiedy rozpoczynał, rozpoczynałam kolejny rok szkolny, akademicki, był takim nowym rozdaniem, nowym rozpoczęciem. I teraz, nadal, pomimo tego, że już dawno, dawno nie chodzę do szkoły, to wrześni jest znowu takim momentem, w którym sobie myślę: A co nowego warto by było wprowadzić? A co nowego chciałabym zrobić inaczej niż dotychczas? I korzystając z tego, że ten nowy rok tak naturalnie nas pcha do zmian, chciałabym w dzisiejszym odcinku porozmawiać o zmianach i o tym, dlaczego jednak warto. Podjąć się zmian. Bo to, że zmiany nie są łatwe, to jest pewne. Myślę, że większość z słuchaczy wielokrotnie poniosła porażkę we wprowadzaniu zmian. Może jesteś w miejscu, w którym już się poddałeś i po prostu stwierdziłeś: No już jest jak jest i będzie jak będzie, już po prostu jestem na tyle dojrzały, tudzież stary. Że zmian już nie będę się podejmował. A ja chciałabym zachęcić Cię do tego, żeby jednak te zmiany wdrożyć. Zmiany nie są ani miłe, ani przyjemne. I to jest pewne. Więcej dla naszego mózgu zmiany są utrudnieniem, ale o tym, jak nasz mózg reaguje na, na zmiany, opowiem w kolejnym odcinku. Teraz chciałabym powiedzieć Wam o tym, że zmiany wymagają Jednej ważnej rzeczy. I tutaj wjeżdża całe na biało cytat Winstona Churchilla. Prawdopodobnie to on powiedział, że jeżeli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to wszystkie inne cnoty są bez znaczenia. I tak, zmiany wymagają odwagi. Natomiast kiedy myślisz sobie, że ja już nie mam odwagi na zmiany, chciałabym, żebyś teraz. Pomyślał i posłuchał pewnej historii o kobiecie, która nazywała się Broni Ware i była mieszkanką, nadal jest mieszkanką Australii, i która przez wiele lat była opiekunką w ośrodku paliatywnym, gdzie spędzała od 3 do 12 tygodni z osobami, które wiedziały o tym, że niedługo umrą. I co jest ciekawe, dla tych, które, dla, tych, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest ośrodek paliatywny, ośrodek paliatywny to jest ośrodek, w którym są ludzie, którzy są chorzy na nieuleczalną chorobę, o których już wiadomo, że na pewno umrą. I tak naprawdę w tym ośrodku w pewien sposób czekają na śmierć, ale z drugiej strony w sposób godny uśmierza się ból związany z chorobą, Którą mają. I Brenda Brown była opiekunką, była pielęgniarką, która przez wiele, wiele lat pracowała w takim ośrodku, i będąc z tymi ludźmi, wielokrotnie miała taką sytuację, że ci ludzie opowiadali jej historię swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że w konfrontacji z ostatecznością, ci ludzie po pierwsze Mieli naturalną refleksję nad tym, co wydarzyło się w ich życiu, a po drugie, już, już właściwie nie musieli udawać, już nie musieli się w pewien sposób krygować i jasno mówili sobie, co im się w życiu udało, a co nie. War, zauważyła że w konfrontacji ze śmiercią ci ludzie mają jasność co do tego, co w życiu jest ważne, a co jest mało istotne. Zaczęła spisywać te rozmowy i po pewnym czasie, po wielu, wielu wywiadach, Zobaczyła pewien klucz, zobaczyła pewne elementy powtarzające się. I w ten sposób powstała książka, którą później przetłumaczono na 27 języków. Niestety nie wiem, czy ta książka jest przetłumaczona na język polski. Natomiast gdyby przetłumaczono ją na język polski, to tytuł jej brzmiał Pięć rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią. I prawdopodobnie teraz jesteś ciekaw, jakich rzeczy ludzie żałują przed śmiercią. I tak, oczywiście powiem o tych pięciu rzeczach, bo uważam, że one w kontekście tematu, którymi się zajmują, zajmujemy teraz dzisiaj w tym odcinku podcastu, są ważnym elementem. Są takim driverem, który może spowodować, że jednak podejmiesz się zmiany. Są dla mnie osobiście takim driverem, o którym, o którym myślę, że jest skuteczny, i często kiedy wdrażam zmianę u siebie. Kiedy. Spada mi już motywacja, przypominam sobie, że kiedyś prawdopodobnie mogę znaleźć się w sytuacji, w której będę żałowała. Jest takie powiedzenie, że e, lepszy, szybki ból niż cierpienie bez końca. I myśląc o zmianach, często sobie myślę o tym, że. To rzeczy, których tych ludzie żałowali, powinny, powinny być dla mnie taką lekcją, którą ja mogę wdrożyć w swoje życie, żeby w przyszłości nie żałować. I pierwsza rzecz, którą ludzie najczęściej powtarzali, było: Żałuję, że nie żyłem swoim życiem. I to jest prawdą, że my często poprzez otoczenie, w którym funkcjonujemy, zaczynamy żyć oczekiwaniami innych ludzi. Ulegamy tego. Ulegamy temu dla świętego spokoju z wygody z tego, że właściwie może byśmy chcieli inaczej, ale nie do końca wiemy jak. I to był wątek, który najczęściej się powtarzał w przypadku osób, z którymi Brené robiła wywiady. Co konkretnie to oznacza? Konkretnie w praktyce to oznacza, że ludzie nie mieli odwagi, żeby realizować swoje własne marzenia. Nie mieli odwagi do tego, żeby żyć inaczej. I ten schemat, który myślę, że funkcjonuje w naszym otoczeniu pod tytułem mieszkanie lub dom z ogródkiem, dwójka dzieci, praca na etacie, to jest coś wygodnego, co jest uznawane nadal w wielu przestrzeniach za synonim szczęścia, w co wchodzimy automatycznie, a marzenia, które mamy, które gdzieś tam się. Rodzą, tłamsimy, myśląc, nie no, bez przesady, mam to, już powinienem być za, zadowolony. Może okazać się, że na końcu życia będziesz żałował, że żyłeś z cudzymi marzeniami, że żyłeś z cudzymi oczekiwaniami, a nie swoimi własnymi. Druga rzecz, o której mówili, e, mówili ludzie tuż przed śmiercią, to było, że żałuję, że nie miałem odwagi, by okazywać swoje prawdziwe uczucia. I pewnie większość z nas pomyśli o tym, że to były uczucia związane z miłością do kogoś i prawdopodobnie tak. Natomiast nazbyt często te prawdziwe uczucia oznaczają okazywanie swojego rozczarowania, pokazywania swoich oczekiwań w takiej zwykłej codzienności, co oczywiście bezpośrednio jest związane z punktem pierwszym. Bo nieokazywanie swoich uczuć powoduje, że nazbyt często ulegamy tego, żeby dalej tkwić w tym samym schemacie. Trzecia rzecz może was nie zaskoczy, ale mnie bardzo zaskoczyła, było żałuję, że za długo pracowałem, że za dużo pracowałem. I właściwie, jeżeli miałabym odkryć już rąbek tajemnicy, to tam w ogóle w kolejnych rzeczach. Nie ma niczego o pieniądzach, o pracy, te elementy tutaj nie występują. Jeżeli występują, to tylko w takim aspekcie, że właśnie ludzie żałowali, że za dużo pracowali, że ten czas, który mieli ograniczony, spędzili nie na te rzeczy, które okazały się najbardziej wartościowe. A co okazywało się najbardziej wartościowe? Najbardziej wartościowe okazywało się to, co jest związane z czwartym punktem. Czyli żałuję, że nie utrzymywałem bliższego, bliższego kontaktu z przyjaciółmi. I to, że za dużo pracowałem, to jest właśnie element taki, że prawdopodobnie, że jeżeli spędzasz zbyt dużo czasu w pracy, to nie masz czasu dla przyjaciół, nie masz czasu dla rodziny. I jest wiele, wiele badań psychologicznych, które pokazują, że tak naprawdę my, jako ludzie, jesteśmy w stanie być szczęśliwi, i ten poziom, wysoki poziom szczęścia nie dają nam osiągnięcia nie dają nam rzeczy, nie dają nam pieniądze ale relacje. I jeżeli moglibyśmy mówić o jakimś takim totalnym poziomie satysfakcji, to zawsze odbywa on się w kontekście relacji z innymi ludźmi. I taki po totalny poziom satysfakcji i szczęścia mamy wtedy, kiedy osiągamy sukcesy w przestrzeniach, które są dla nas ważne, ale mamy też przestrzeń, żeby dzielić się tym z innymi. I ostatnia, piąta rzecz, której ludzie najczęściej żałowali przed śmiercią, było to, że żałuję, że nie zdecydowałem się być szczęśliwym. Dojrzały już człowiek często wie, że szczęście jest wyborem. I oczywiście jestem daleka od tego, żeby stwierdzić, że tak naprawdę to my totalnie decydujemy o tym, jak wygląda nasze życie i że Sky is no limits i tego typu rzeczy. Niestety nie. Nie wszyscy mamy taki sam wybór. Ktoś, kto urodził się e, na przykład w Chinach, w małej wiosce, ma zupełnie inny wybór niż osoba, która się urodziła w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej w jakiejś zamożnej, inteligenckiej rodzinie. Natomiast uważam, że życie rozdaje nam karty, często daje nam okazję, i to my decydujemy, co z tymi kartami zrobimy. A największym błędem może być to, żeby ograniczyć sobie ten wybór. Może być to, żeby myśleć, że no tak już w życiu mam i no już jest jak jest i niczego już nie, nie zmienię. Nie, ty masz wybór. Ty możesz zdecydować, żeby być szczęśliwym, ty możesz zdecydować o zmianie. I ci ludzie często żałowali, że to oni nie zdecydowali się na to, żeby być szczęśliwymi, żeby wybrać coś więcej niż mają teraz. Często ze strachu, że decydując się na ten wybór, stracą to mało coś, co obecnie mają. Z pełną świadomością przytaczam tutaj te rzeczy, o których pisze broni Ware. Żeby zachęcić cię do tego, żebyś wykorzystał ten odcinek podcastu, do tego, żeby pomyśleć o tym, czego ty żałujesz dotychczas, co jest czymś, co ciebie woła, ale boisz się słuchać tego głosu, żeby nie stracić to, co teraz masz. I e, pisząc książkę Psychologię Zmiany w Życiu i Biznesie, trafiłam na ciekawe wyniki badań. E, wyniki, które pokazują, że my, ludzie, i także w procesach terapii, my ludzie naturalnie, ale także w procesach terapii używamy dziewięć takich sposobów do tego, żeby wdrażać zmiany. I teraz właśnie o tych dziewięciu sposobach chciałabym powiedzieć, dlatego że chciałabym o nich wspomnieć i świadomie wskazać, żebyś miał odwagę i świadomość tego, że to nie jest tak, że jesteś bez, bezbronnym statkiem miotanym przez fale życia. I że co ja tutaj taki mały stateczek mogę sobie zdecydować, dokąd ja popłynę, jeżeli i tak fale życia i różne wiatry pchną mnie w inne strony. To nie jest tak. To znaczy, oczywiście, oś, zewnętrzne okoliczności często powodują, że ten statek, którym płyniemy w określonym kierunku, skręca. Ale nadal ty możesz zrobić wiele, żeby dopłynąć do portu. I teraz dziewięć sposobów na to, co zrobić, żeby zmiany, o których pomyślisz, zostały wdrożone w życie. Pierwszy sposób to jest, mówiąc naukowo, poszerzanie świadomości. To znaczy, jeżeli myślisz o tym, żeby się odchudzić, żeby zacząć zdrowo jeść. Zdrowo żyć to jedną z rzeczy, których możesz zrobić, żeby ta zmiana zafunkcjonowała w twojej, w twojej codzienności, to po prostu zwyczajnie zacząć zdobywać wiedzę w tym temacie i poszerzać swoją świadomość. Czyli zacząć czytać, oglądać, słuchać o tym, co mówią. Ludzie, którzy się w tym specjalizują, co mówią ludzie, którzy już coś takiego wdrożyli w swoje życie, a niekoniecznie się w tym specjalizują, bo poszerzenie świadomości da ci narzędzia do tego, żeby tą zmianę wdrożyć w życie. Druga rzecz to jest wzbudzanie emocji. Wzbudzanie emocji trochę pokrywa się z poszerzaniem świadomości, jednak odbywa się na zupełnie innym poziomie. Odbywa się na poziomie emocjonalnym. Jeżeli mówiłam o tym, że przy poszerzaniu świadomości możesz zacząć czytać książki, tak tutaj zacznij oglądać filmy. To są te wszystkie, na przykład, jak sobie pomyślałam o wzbudzaniu emocji, to Ewa Chodakowska mają, ma taką serię, chyba się nazywa Fighterki, gdzie różnego typu kobiety opowiadają o swoim wyzwaniu właśnie zaczęcia aktywnego trybu życia. I to są filmy, to są, to są działania, które wzbudzają emocje w innych osobach, w których my jesteśmy w stanie uosobić się, bo ma, jest, mamy bardzo podobnie, bo mamy podobne wyzwania, bo, bo żyjemy w podobnych okolicznościach. Zbudzenie emocji to często niestety są też takie traumatyczne sytuacje, które wydarzają się w naszym życiu i my, przypominając sobie o tych sytuacjach, na nowo uodważniamy się do zmiany. Co mam na myśli? Często słyszycie prawdopodobnie o tym, że głębokie zmiany w życiu różnych ludzi rozpoczynają traumatyczne wydarzenia. Wypadek samochodowy, w którym ginie ważna osoba, albo konfrontacja z nieuleczalną chorobą, która jednak okazuje się przez pewien czas zwyciężona, powoduje, że ludzie myślą sobie o nie to ja już nie zmarnuję ani chwili swojego życia. I często, kiedy odpuszczamy, warto w takich sytuacjach sobie przypomnieć, co w życiu jest najważniejsze. Przypomnieć sobie tą traumatyczną sytuację, w której byliśmy skonfrontowani z ostatecznością lub okazało się, że ktoś dla nas ważny umarł i wtedy warto sobie pomyśleć o nie. Bóg dał mi szansę do tego, żeby dalej żyć, więc ja nie zmarnuję tej szansy. Trzeci ze sposobów nazywa się oficjalnie ponowna samoocena. Powiem, jak to wygląda w praktyce. W praktyce to ogląda, wygląda w ten sposób, że warto sobie zaplanować w tygodniu taki jeden dzień, kiedy my skonfrontujemy się ze sobą samym na, w tym wymiarze, zarówno emocjonalnym, jak i racjonalnym. To znaczy, na przykład siadam w każdą niedzielę wieczorem, i myślę o zmianie, którą wdrażam w swoim życiu, i patrzę, co w ostatnim tygodniu praktycznie udało mi się zrobić. Jeżeli zaplanowałam trzy razy w tygodniu biegać, bo chcę zmienić swój siedzący tryb życia na bardziej aktywny, to czy rzeczywiście trzy razy w tygodniu biegałam? A nie tylko zaplanowałam. I to jest rzecz, od której większość z nas ucieka. Tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy świetnymi planującymi. Postanow potrafimy świetnie zobrazować nasze przyszłe życie otoczone przez sukces i splendor, jednak gorzej jest z egzekucją. I jeżeli wchodzimy w takie cykliczne ocenianie naszych działań, a nie tylko planów, to jest coś, co może spowodować, że zaczynamy je wdrażać w życie. I nie chciałabym, żebyście tutaj szli w takie błędne, błędne koło pod tytułem: Ojej, to ja w tym tygodniu planowałem trzy razy biegać i nie biegałem w ogóle. To ja rzucam. Rzucam to, ja w ogóle się do zmian nie nadaję. Raczej, jeżeli widzisz, że planowałeś trzy razy w tygodniu biegać, a nie udało ci się biegać ani razu, to pomyśl sobie, Hmm. To zaplanujmy kolejny tydzień i pomyślmy realnie, ile ja jestem w stanie razy w tygodniu biegać. Jeżeli w ogóle nie biegam, to może zaplanuję dwa razy w tygodniu. Zaplanuję raz w tygodniu, a w kolejnym tygodniu postaram się znaleźć czas na to, żeby zwiększyć częstotliwość. Bo niestety to jest tak, że my planujemy idealnie, życie jest nieidealnie, nieidealne i kiedy to dostrzegamy, Zarzucamy totalnie zmianę. I żeby jednak tą zmianę wdrożyć, nie podchodź do siebie jako taki restrykcyjny kontroler, który sprawdza, czy na pewno zrobiłeś to, co zaplanowałeś, ale raczej na zasadzie hmm, zobaczmy, jaką przestrzeń na zmianę daje mi życie. Ile mogę zrobić w tym momencie i zrób tyle, ile możesz. Za tydzień. Znowu sprawdź i zobacz, czy jest przestrzeń i czy ty możesz stworzyć przestrzeń, żeby zrobić tego jeszcze więcej. I żeby zrobić tego jeszcze więcej, potrzebne jest zaangażowanie. I to jest piąty element i sposób. Zaangażowanie to nie jest coś, co po prostu rodzi się i jedni to mają, drudzy nie. Zaangażowanie jest związane z czymś, co ja nazywam Priorytetem i świadomie mówię tutaj o liczbie pojedynczej. To znaczy, nie wiem czy wiesz, ale do XIX wieku słowo priorytet nie miało liczby mnogiej. Nie było czegoś takiego jak priorytety. Dlaczego? Dlatego, że priorytet, samo słowo pochodzi od słowa prior: pierwszy, jedyny, najważniejszy. A ile rzeczy może być pierwszych? Ile rzeczy może być najważniejszych? Tak, tylko jedna. I od XX wieku zaczęto stosować słowo priorytety. Jednak, w mojej ocenie, nawet jeżeli zmienimy słownictwo, to rzeczywistości nie zmienimy. I nie da się mieć wielu priorytetów, tak jak nie da się być zaangażowanym zbyt wiele rzeczy. Naraz. Dlatego, jeżeli myślisz o swoim zaangażowaniu, to traktuj je jako coś ograniczonego. Jeżeli myślisz o swojej zmianie, to daj jej priorytet, po to, żeby ona miała najważniejsze miejsce w tym wszystkim, co planujesz. Rozszerzaj dla niej miejsce, jeżeli zaczynasz już działać, a zaangażowanie będzie coraz większe. Pionym sposobem na to, żeby planowana zmiana stała się jednak faktem, a nie tylko planowaniem, to jest coś, co profesjonalnie nazywa się przeciwwarunkowaniem. I co mam na myśli w praktyce, mówiąc przeciwwarunkowanie? Przeciwwarunkowanie oznacza, że my, którzy na przykład planujemy bardziej aktywny tryb życia, a mamy niestety taki niezdrowy nawyk, który, w który objawia się tym, że wieczorami zasiadam, zasiadamy z chipsami przed telewizorem, to żeby użyć przeciwwarunkowania, zaczynasz tworzyć zupełnie nowy nawyk w miejsce tego starego. To znaczy w ogóle nie wchodzisz w to miejsce konfrontacji z pokusą, to znaczy przestajesz oglądać telewizję. A w to miejsce zaczynasz tworzyć sobie nowy nawyk. To znaczy, w ogóle nie wchodzisz wieczorem do pokoju telewizyjnego, nie zasiadasz na kanapie, ale znajdujesz nowe miejsce, fotel, w którym na przykład bierzesz książkę i zaczynasz czytać, w ogóle nie wchodząc w konfrontację z paczką chipsów. I to się nazywa właśnie przeciwwarunkowanie. Szósty sposób to jest, Kontrola środowiska. I chciałam Wam powiedzieć, że skuteczne zmiany, które są oparte wyłącznie o naszą silną wolę, to jest coś, co jest z góry skazane na porażkę. Już pomijając kwestię silnej woli, o której będę opowiadała w kolejnym odcinku podcastu, to chciałam Wam powiedzieć, że o wiele łatwiej jest stworzyć sobie warunki, w których my będziemy funkcjonowali których w ogóle nie będziemy musieli dotykać tematu silnej wolni, niż myśleć o sobie jako o osobach, które są na tyle silne, że są w stanie skonfrontować się z otoczeniem. Co mam na myśli? Mało efektywne będzie, jeżeli będziesz myślał o sobie: no dobra, rzucam palenie i nadal spotykam się z znajomymi, z którymi przy piwku. Wszyscy palą, a Ty będziesz na tyle silny, że będziesz w stanie spotykać się nadal z nimi i nie będziesz szpił piwka ani nie będziesz palił. To jest bardzo mało prawdopodobne. I kontrolowanie środowiska oznacza, że w ten sposób świadomy zaczynasz zupełnie, przeprojektowujesz, że tak to powiem, swoje otoczenie i planujesz. Że absolutnie w tym momencie, kiedy planujesz rzucić palenie, przestajesz spotykać się na cotygodniowe spotkania ze znajomymi przy piwie i papierosie. I to jest właśnie kontrolowanie środowiska to jest zaplanowanie tego, że moje środowisko będzie sprzyjało zmianie. I będąc przy tym wątku, ósmy sposób to są wspierające relacje. To znaczy, znajdujesz sobie ludzi, którzy mają bardzo podobne cele jak ty, lub zwyczajnie już funkcjonują w tych nawykach. Ta zmiana jest częścią ich życia i te właśnie wspierające relacje są czymś, co pozwala ci utrzymać zmianę. To znaczy, że jeżeli ja chcę mieć bardziej aktywny tryb życia, to znajduję sobie znajomych. Biegaczy, z nimi często się spotykam, z nimi mam szansę rozmawiać o bieganiu, co naturalnie motywuje mnie do tego, żeby nie odpuszczać treningów. Czyli to jest coś, co jest rozszerzeniem kontrolowania środowiska. Dodatkowo, to, co będą nam dawały te relacje, to jest wsparcie społeczne i to jest ósmy sposób. My, ludzie, jesteśmy zwierzętami statnymi. I wsparcie społeczne, pewna nagroda, afirmacja, pewne potwierdzenie tego, że jesteśmy fajni, że nas się lubi, to jest coś, co jest silnym driverem do utrzymania trudnych zmian. Dlatego świadomie szukaj Społeczności, szukaj ludzi, szukaj przyjaciół, szukaj otoczenia, w którym ta zmiana, której szukasz, jest czymś naturalnym, akceptowalnym. I wsparcie społeczne w pewien sposób jest nie do końca do zaplanowania. To znaczy, są środowiska, są zasady, które mogą wspierać nam zmia w na zmianie. I na przykład, taką zasadą od kilku lat jest to, że w miejscach publicznych się nie pali. Natomiast nadal nie wszystko jesteśmy w stanie uzyskać w kontekście wsparcia społecznego. Dlatego warto wspomnieć o tym, że jest dziewiąty sposób, który nazywa się nagradzaniem wysiłków oraz widocznych efektów, i to możesz zrobić sobie sam bez wsparcia społecznego. Czyli kiedy kontrolujesz, kiedy pamiętacie mówiłam na samym początku o o tej samoocenie, kiedy widzisz efekty, zaczynasz się nagradzać za te efekty i w ten sposób sam tworzyć dla siebie wsparcie. I oczywiście dla osób odchudzających nie zachęcam, żeby nagradzaniem wysiłków były słodycze lub różnego typu jedzenie, bo to oznacza że niestety na nowo będziesz budować zły zwyczaj, że na nowo będziesz wprogramował w swojej głowie, że nagradzanie się jedzeniem, że to jedzenie, teraz na razie się powstrzymujesz, ale nagrodą jest kolejna porcja jedzenia. To, to nie będzie dobry pomysł, natomiast fajną nagrodą może być ciuch w nowym roz 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 rozmiarze, może być wyjście do kina, Czas tylko do, dla siebie, lub to, o czym marzysz, a na co na co dzień nie masz czasu. Powiedziałam o dziewięciu sposobach, w jakich możemy, jakich możemy użyć do tego, żeby wspierać zmianę, którą zaplanowaliśmy. Może jesteś w miejscu, w którym nie planujesz żadnych zmian. Może chciałbyś sobie pomyśleć, co jest dla mnie ważne, a może myślisz sobie, już wszystko wprowadziłem. Już wszystko jest ok. Może moje życie jest w porządku. Gratuluję. To też jest możliwe i bardzo się z tego cieszę. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która myśli hmm, w sumie to ciężko mi jest ocenić, czy życie, które prowadzę jest takim, jakim bym chciała, a, a może jednak są zmiany, o których boję się pomyśleć. To jest jedno ważne pytanie, które uważam, że raz na jakiś czas warto sobie zadać. I to pytanie e, pierwszy raz usłyszałam wiele lat temu od Roberta Krola. On e, powiedział mi o tym lub, u, lub gdzieś przeczytałam w jednej z jego książek i tam padło takie hasło: usiądź sobie wieczorem i zapisz sobie siedem rzeczy, które byś zrobił, gdybyś się nie bał. I kiedy zadasz sobie to pytanie, kiedy siądziesz przed taką listą i pomyślisz sobie, nie, właściwie to nie mam co tu wpisać, bo wszystko o czym myślę, właściwie na co dzień realizuję, to gratuluję. Natomiast jeżeli nie masz takiej pewności, to siądź z czystą kartką papieru i zadaj sobie pytanie, jakie siedem rzeczy mógłbym zrealizować, gdybym się nie bał. I niech to będzie początek do tego, żeby zacząć zmianę. A rzeczy, o których mówiłam, niech spowodują, że ta zmiana zaistnieje w Twojej praktyce. To wszystko jest w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli chcesz zostawić dla mnie jakiś komentarz. Jeżeli chcesz mi zaproponować jakiś temat, który uważasz, że jest ważny w kontekście silnej marki w praktyce, to zachęcam cię szczerze do tego. Jeżeli nie chcesz, żeby kolejny odcinek cię ominął, to przyciśnij przycisk subskrybuj, gdziekolwiek słuchasz tego podcastu. A ja życzę ci sukcesu w zmianach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.